Aurelia Sobczak, portal WWL24, najważniejsze wydarzenia powiatu wołomińskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj nasz portal jest w Gościnie, a znajdujemy się w budynku gminy Klębów, w urzędzie. Gości nas pan wójt Rafał Matiak. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jak widzicie, zachowujemy w tych trudnych czasach wszystkie środki ostrożności, zachowujemy dystans, jesteśmy w maseczkach, naszych twarzy nie widać do końca, ale proszę wierzyć i zobaczcie Państwo, że nasze oczy bardzo się śmieją i cieszą, bo jest z czego się cieszyć. Został rozstrzygnięty konkurs Perły Samorządu 2020 rok i z przyjemnością i z dumą jako mieszkanka powiatu wołomińskiego ogłaszam, że gmina Klębów została laureatem w dwóch kategoriach. Wójt Rafał Matiak znalazł się wśród 10 najlepszych włodarzy w Polsce w kategorii gmina wiejska, zajmując 6. miejsce. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Ale wiemy, że jeszcze jest druga nagroda. Tak, tą drugą nagrodę otrzymała pani skarbnik, pani Teresa Dzwonkowska, już na emeryturze od 2 miesięcy. I pani skarbnik zajęła 3. miejsce wśród skarbników gmin wiejskich. Znaczy, to też pokazuje, że mój sukces wynika też z pracy zespołu. Pani skarbnik, pani sekretarz i szerokiego grona pracowników, współpracowników, sołtysów, radnych i wielu, wielu osób, które uczestniczą w tej naszej działalności. To jest wspaniały sukces i ogromne osiągnięcie dla pana jako gospodarza gminy, ale on jest bardzo ważny dla mieszkańców, bo tak naprawdę tutaj wszyscy pracownicy działają na rzecz mieszkańców. W ogóle dla mieszkańców gminy Klębów ten rok, pomimo że jest rokiem trudnym, jest dosyć szczęśliwy, bo przecież w lutym też była nagroda dla gminy Klębów za innowacyjny samorząd i tam było 1. miejsce w skali Polski. Tak. To bardzo prestiżowy konkurs organizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji i otrzymaliśmy ku naszemu zaskoczeniu, ogromnemu zaskoczeniu, 1. miejsce i tytuł lidera innowacji, jeśli chodzi o gminy wiejskie. Jest to takie ukoronowanie naszych ostatnich 5 lat pracy, bo właśnie minęło 5 lat, odkąd jestem wójtem. I ta nagroda Innowacyjny Samorząd wynika z całokształtu naszej działalności i wdrożeniu wielu, wielu usług cyfrowych, ale też i usprawniających zarówno pracę urzędów, jak i kontaktów mieszkańców z naszym urzędem. A proszę mi powiedzieć, ta śliczna statuetka tak. To jest właśnie... Ona właśnie tutaj stoi od lutego w moim gabinecie i przypomina mi cały czas o tym ogromnym sukcesie. I o mobilizacji. Mobilizacji, tak, bo każda nagroda jest, daje satysfakcję z tych przepracowanych lat na rzecz gminy, na rzecz mieszkańców, ale też jest to ogromna motywacja do tego, żeby kolejne rzeczy realizować, kolejne rzeczy wymyślać i realizować. Właśnie, a jaki jest kolejny etap? Wiem, że tutaj jest dużo realizacji. Czym jeszcze pan by się chciał pochwalić? No, najbliższy czas, najbliższe lata to przede wszystkim rozwój usług społecznych na rzecz mieszkańców. Planujemy otworzyć żłobek, planujemy kolejne oddziały przedszkolne, rozbudowujemy szkołę w Dobczynie, budujemy klub seniora w Roszczepie, otworzyliśmy filię Gminnego Ośrodka Kultury Woli Rasztowskiej w zrewitalizowanych piwnicach w pałacu. Planujemy też duże inwestycje w nasze szkoły. Czyli jednym słowem gmina Klębów jest dobrym miejscem do życia. Jeżeli ktoś jeszcze nie znalazł swojego miejsca na świecie, to zapraszamy do Klębowa. Panie wójcie, ja nie byłabym sobą, gdybym się nie zapytała o pana propozycję dla czytelników. Każda nasza rozmowa kończy się rozmową tak naprawdę o książce. Tak, jestem stałym klientem naszej biblioteki i czytelnikiem wielu, wielu książek. Co miesiąc polecam książkę w naszym miesięczniku Między Żądzą i Cienką i w najbliższym numerze będę polecał
najnowszą książkę Wojciecha Chmielarza pod tytułem Prosta Sprawa. Zresztą mogę dodać, że Wojciech Chmielarz miał być u nas na wieczorze autorskim, no ale no niestety takie mamy czasy, że wszystkie tego typu wydarzenia musieliśmy odwołać. Dziękuję bardzo za rozmowę, a ja jeszcze sobie życzę, żeby ten tytuł, który Pan podał, przerzucił się na nasze życie i żeby wszystkie sprawy były dla nas proste. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję.